Józef Baran świętował 120-lecie. Na tą okrągłą liczbę złożyło się 70 wiosen życia i 50 lat do Rymu. Z tej okazji Gminny Ośrodek Kultury w Bożencinie oraz Fundacja Magma imienia Ronalda Reagana zorganizowały benefis zatytułowany Bożencaki i Krakowiaki Józefa Barana, honorując tym samym jednego z najwybitniejszych polskich poetów pochodzącego rodem z Bożencina. To z tym zostaniem poetą to jest tak, że ja pracowałem po prostu jako dziennikarz. Napisałem na boku, nie? Też jako nauczyciel, ale pisałem na boku, także... No ale od kilkunastu lat zwolniła mnie choroba, mam już tylko czas na poezję. Nie żałuję, no to były żniwa dzisiaj takie poetyckie. W tym tak ważnym dla poety dniu towarzyszyli mu rodzina, znajomi, przyjaciele i sympatycy jego poezji. Nie tylko z Małopolski, ale również ze Śląska, z Łodzi, z Rzeszowa, więc ci znajomi Józefa, poezja Józefa trafia naprawdę daleko. Niedzielne spotkanie Józef Baran nazwał poetyckimi żniwami. Zasiane ziarno poetyckiego słowa wschodziło i powracało do niego w postaci piosenek i wierszy recytowanych przez wymarzony i niepowtarzalny duet Annę Dymną i Jerzego Trelę. Prawdę powiedziawszy, te jego wiersze, niektóre z nich szczególnie, są moimi przyjaciółmi. I to są tacy przyjaciele, którzy też mnie lubią, którzy myślą tak jak ja, którzy patrzą się na świat z taką samą miłością i z takim samym zachwytem cały czas. I to jest poezja, która daje człowiekowi jakąś nadzieję i taką jasność. Dzisiaj właśnie jak tu siedziałam, to pomyślałam sobie, że niektóre wiersze Józka to są takie jak moje koty, które lubię przytulić, które mi mruczą i dzięki którym w ogóle mi się lepiej żyje. To są tacy moi terapeuci i Józka Barana poezja jest dla mnie też terapią fantastyczną. Pół wieku pracy twórczej to doskonała okazja do tego, aby podsumować dotychczasowy dorobek literacki autora. Powróciły wspomnienia, przy których nie brakowało wzruszeń, ciepłych słów i prezentów. Do poety trafiła również Nagroda Województwa Małopolskiego Polonia Minor. Medal wręczany osobom, które zasłużyły się na rzecz promocji i rozwoju województwa małopolskiego, jak i za całokształt swojej twórczości. Z wielką satysfakcją został on wręczony, bo któż inny wśród artystów z takim uznaniem jest, jak Józef naprawdę zrobił przez swoje lata, swojej kariery literackiej kawał dobrej roboty. Jego twórczość jest również widoczna nie tylko w tomikach, ale również i jako kanon lektur obowiązkowych w szkole gimnazjalnej, ale w szkołach średnich również. Dla mnie poezja Józefa Barana to poezja, która chyba jest najbliżej obecnie, jeżeli chodzi o poetów. Z poezją mam do czynienia ciągle, jak również sam poetą, z czego się bardzo cieszę, szczególnie w tym roku, kiedy z Józefem Baranem organizujemy już 12. edycję konkursu poezji dla szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych. W tym konkursie ponad 1000 osób miało okazję już startować. W tym roku również po raz pierwszy konkurs Źródło, gdzie startowało ponad 300 poetów, w którym Józef tak naprawdę był pomysłodawcą. Mam nadzieję, że przez kolejne lata życzę tego, żeby kolejne 50 lat również upływało mu w dobrej formie, w tej dobrej formie, aby mógł tworzyć tak znakomitą poezję jak dzisiaj. Józef Baran w swojej twórczości nigdy nie wyrzeka się swojego rodowodu, a wręcz przeciwnie. Przodkowie, przyroda i ukochany Bożencin raz po raz goszczą na jej kartach, stanowiąc często punkt odniesienia. W wierszu Światy Józef Baran pisał, że można być w kropli wody światów odkrywcą, można wędrując dookoła świata przeoczyć wszystko i w Bożencinie właśnie poeta poszukuje tej kropli, a można w zasadzie powiedzieć, że Bożencin tą kroplą wody jest, w której odkrywa ten cały piękny świat. Na pewno tu nauczyłem się tych wschodów, zachodów słońca i tu czytałem książki właśnie przy tych krowach i zaraziłem się literaturą. No a później to był dalszy ciąg tego. Zafascynowałem się literaturą, przeczytałem całą bibliotekę, można, czy pół biblioteki, ja już nie wiem. Nudząc się po prostu przy pasieniu, to było z nudów literatura powstała. Niecodzienne widowisko poetycko-muzyczne poprowadził redaktor Wacław Krupiński. Paulina Kuczera, Tarnowska TV.